Cześć! Przed rozpoczęciem dzisiejszego rozdziału chciałabym Wam przypomnieć, że publikuję na kilku platformach: YouTube, Spotify, Amazon Music i Apple Podcasts. Niedługo na Spotify pojawią się odcinki premium. Mam nadzieję, że trafię w Wasz gust miasteczkiem Salem Stephena Kinga. Przypominam, że nadal możecie mnie wspierać na Patronite i Buy Coffee. Robert, dziękuję za pyszną kawę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam do skorzystania z tej opcji. Warto włączyć dzwoneczek, żeby nie umknął Wam żaden film. Dziękuję za wszystkie komentarze, są one dla mnie bardzo ważne. A teraz zapraszam na kolejny rozdział. Cześć! Rozdział 19. Dziennik Jonathana Harkera. 1 października, 5 rano. Poszedłem na poszukiwania z lekkim sercem, gdyż nigdy chyba nie widziałem miny tak silnej i w dobrym nastroju. Cieszę się, że uległa i ustąpiła pola nam, mężczyznom. Niepokoiłem się jej udziałem w tej okropnej sprawie, lecz teraz, kiedy jej zadanie dobiegło końca, resztę może pozostawić nam. W końcu to dzięki jej energii i wnikliwości udało się połączyć wszystko w logiczną całość. Incydent z panem Renfieldem chyba wyprowadził trochę z równowagi nas wszystkich. Po wyjściu z jego pokoju milczeliśmy przez całą drogę do gabinetu. Wiesz co, Jack? Rzekł pan Morris do doktora Sewarda. Jeśli ten człowiek nie blefował, jest chyba najnormalniejszym wariatem, z jakim miałem do czynienia. Mam pewne wątpliwości, ale coś mi się zdaje, że nie przesadzał. Jeśli faktycznie tak jest, postąpiliśmy z nim dość bezwzględnie. Lord Godalming i ja milczeliśmy, ale doktor Van Helsing dodał: Przyjacielu Johnie, ty bardziej znasz się na wariatach niż ja i bardzo mnie to cieszy, bo gdyby nie ostatni wybuch, wypuściłbym go bez mrugnięcia okiem. Ale człowiek uczy się na własnych błędach, a w naszej sytuacji lepiej dmuchać na zimne, jak mawia mój przyjaciel Quincy. Niech zostanie tak, jak jest. Doktor Seward odpowiedział im obu zamyślonym tonem. Zgadzam się z wami. Gdyby ten człowiek był zwykłym szaleńcem, zapewne dałbym się przekonać. Zdaje się być jednak powiązany z hrabią i obawiam się, że uleganie jego zachciankom miałoby nieprzewidziane konsekwencje. Wciąż mam przed oczami to, jak z podobną żarliwością błagał mnie o kota, a potem rzucił mi się z zębami do gardła. Poza tym nazywał hrabiego swoim panem i mistrzem. I może chce wyjść po to tylko, żeby dopomóc mu w jakimś nowym diabelstwie. Ten potwór ma na swoich usługach wilki, szczury i tym podobne. Przypuszczam więc, że nie pogardzi również wariatem. Istotnie, wydawał się szczery. Mam tylko nadzieję, że podjęliśmy słuszną decyzję. W obliczu naszej misji człowiek robi się przewrażliwiony na podobne sytuacje. Profesor położył mu dłoń na ramieniu i rzekł poważnym, serdecznym tonem: Nie lękaj się, przyjacielu Johnie. Próbujemy sprostać smutnemu, trudnemu zadaniu i musimy polegać jedynie na własnym osądzie. Na cóż innego możemy liczyć, jeśli nie na łaskę dobrego Boga? Lord Godalming wymknął się z pokoju, ale zaraz wrócił z niewielkim srebrnym gwizdkiem w dłoni. Tam może się roić od szczurów, ale w razie czego wiem, jak temu zaradzić. Pokonaliśmy ogrodzenie i skierowaliśmy się w stronę domu, trzymając się cienia rosnących na trawniku drzew. Gdy weszliśmy na ganek, profesor otworzył torbę i wyjął z niej mnóstwo przedmiotów, które porozkładał na schodku, dzieląc na cztery części, po jednej dla każdego z nas. Przyjaciele, oznajmił wreszcie. Czeka nas wielkie niebezpieczeństwo i musimy być dobrze przygotowani. Nasz przeciwnik nie jest zwykłym duchem. Pamiętajcie, że jest silny jak 20 chłopa, a nasze kartki i tchawice są kruche. Łatwo je złamać lub zgnieść, więc samą siłą go nie pokonamy. Może się zdarzyć, że silniejszy odeń mężczyzna bądź grupa mężczyzn, która go siłą przewyższy, zdoła go ująć. Lecz nie wyrządzą mu takiej krzywdy, jaką on może nam wyrządzić. Dlatego brońmy się przed jego dotykiem. Trzymajcie to blisko serca. I wręczył mi srebrny krzyżyk, ponieważ stałem najbliżej.
a to załóżcie na szyję. Podał mi wieniec suszonych kwiatów czosnku. Na wrogów, bardziej przyziemnych, przydadzą wam się ten rewolwer i nóż. A do tego lampki elektryczne, które zawiesicie na piersi. I jeszcze jedna rzecz, najważniejsza, której nie wolno bez potrzeby bezcześcić. Była to hostia, którą wsunął do koperty i mi podał. Pozostali otrzymali podobny zestaw. A teraz, powiedział, gdzie są klucze uniwersalne, przyjacielu Johnie? Otwórzmy drzwi, żeby nie włamywać się przez okno, jak do panny Lucy. Doktor Seward z lekarską precyzją wypróbował jeden czy dwa klucze. Wreszcie któryś dopasował i po krótkich manewrach zamek ustąpił, odskakując z zardzewiałym trzaskiem. Pchnęliśmy drzwi. Otwarły się powoli przy wtórze skrzypienia zawiasów. Była to scena żywcem wyjęta z dziennika doktora Sewarda, gdy opisywał otwarcie grobu Lucy. Pozostali chyba pomyśleli to samo, gdyż cofnęli się jak na komendę. Profesor pierwszy wysunął się naprzód i wszedł do środka. In manus tuas, domine, powiedział i przeżegnał się, przestępując próg. Zamknęliśmy za sobą drzwi, żeby błysk naszych lamp nie zwrócił uwagi jakiegoś przychodnia. Profesor ostrożnie sprawdził zamek na wypadek, gdybyśmy musieli otworzyć go w pośpiechu i ratować się ucieczką tą drogą. Następnie zapaliliśmy lampki i wszczęliśmy poszukiwania. Snopy światełek krzyżowały się na wszelkie sposoby, a nasze sylwetki rzucały ogromne cienie. Za nic nie mogłam wyzbyć się poczucia, że towarzyszy nam ktoś jeszcze. Wywołane ponurym otoczeniem wspomnienia strasznych przeżyć z Transylwanii musiały zrobić swoje. Inni chyba podzielali moje odczucia, zauważyłem bowiem, że każdy szmer i cień powoduje u nich nerwowe rozglądanie się na boki. Ze mną było podobnie. Wszędzie wokół zalegała gruba warstwa kurzu. Zdawało się, że podłogę pokrywa dywan grubości paru centymetrów z odciśniętymi gdzieniegdzie świeżymi śladami. Kurz był miejscami tak zbity, że w świetle lampy dostrzegałem wyraźny odcisk ćwieków, jakimi przybija się podeszwy. Oblepiał szczelnie również ściany, kąty zasnute były pajęczynami tak gęsto, że odrywały się miejscami pod własnym ciężarem i zwisały na podobieństwo sponiewieranych łachmanów. Na stoliku w holu leżał wielki pęk kluczy, opatrzony pożółkłymi ze starości etykietami. Ruszano je kilkakrotnie, gdyż warstwę kurzu znaczyło kilka zagłębień podobnych do tego, jakie pozostało na stoliku i teraz, gdy profesor podniósł klucze. Znasz to miejsce, Jonathanie? Powiedział do mnie. Przerysowałeś mapy i z pewnością wiesz więcej niż my. Którędy do kaplicy? Miałem pewne pojęcie, jak tam dotrzeć, mimo że podczas ostatniej wizyty nie udało mi się wejść do środka. Ruszyłem przodem i po kilku pomyłkach znaleźliśmy się pod niskimi, dębowymi drzwiami z żelaznym okuciem. To tutaj, oznajmił profesor, kierując światło lampy na plan domu, przekopiowany z mojej korespondencji dotyczącej zakupu. Z pewnym trudem odszukaliśmy właściwy klucz i otworzyliśmy drzwi. Przygotowaliśmy się na niemiłe doznania, gdyż przez szczelinę ze środka wionął zapach dość specyficzny. Lecz żaden z nas nie spodziewał się smrodu, jaki buchnął z kaplicy z chwilą, gdy drzwi otwarły się na oścież. Nikt z pozostałych nie widział nigdy hrabiego w zamkniętym pomieszczeniu. Ja zaś widywałem go w komnatach, kiedy pościł lub opitego świeżą krwią w zrujnowanej krypcie z dostępem świeżego powietrza. Lecz ta kaplica była ciasna i zamknięta na głucho, a że nie skorzystano z niej od dawna, zaduch panował tu nie do opisania. Zapach ziemi mieszał się z jakimś obrzydliwym smrodem. Jak mam go opisać? Było tak, jakby odór śmierci mieszał się w nim z ostrym, gryzącym zapachem krwi, stęchłej i zwietrzałej. Ohyda! Na samą myśl ogarniają mnie mdłości. Oddech tego potwora zdawał się oblepiać wszystko, czyniąc to miejsce jeszcze bardziej odrażającym. W normalnych okolicznościach
Podobny smród położyłby kres naszemu przedsięwzięciu. Lecz sytuacja była niecodzienna, a cel przyświecający naszej misji obudził w nas nadludzkie wręcz samozaparcie. Pokonawszy odrazę, jaka ogarnęła nas w pierwszej chwili, weszliśmy do kaplicy, jak nie przymierzając do ogrodu różanego. Najpierw trzeba sprawdzić, ile skrzyń zostało, oświadczył profesor, zanim przystąpiliśmy do oględzin. Potem przeszukamy wszystkie kąty i może zdołamy ustalić, co stało się z resztą. Pierwsza czynność nie kosztowała nas wiele trudu, ponieważ wielkie skrzynie rzucały się w oczy. Z 50 zostało ich tylko 29. W pewnej chwili ogarnął mnie strach, gdyż lord Godalming zawrócił nagle i zajrzał przez sklepione drzwi w głąb biegnącego za nimi ciemnego korytarza. Podążyłem za jego wzrokiem i aż zamarłem ze strachu. Wydało mi się, że w mroku widzę zarys złowrogiej twarzy hrabiego, wydatny grzbiet nosa, lśniące czerwone oczy, krwiste usta, okropną bladość. Trwało to zaledwie chwilę i kiedy lord Godalming powiedział: myślałem, że widzę twarz, lecz to jedynie gra cieni. A następnie podjął poszukiwania, poświeciwszy sobie lampą, wyszedłem na korytarz. Okazał się pusty, a że nie było tam żadnych zakamarków, drzwi ani szczelin, a jedynie gładkie ściany, nawet on nie miałby gdzie się ukryć. Dlatego uznałem, że to strach pobudził moją wyobraźnię i nic nie powiedziałem. Po paru minutach zobaczyłem, jak Morris odskakuje z kąta, do którego zaglądał. Spojrzeliśmy na niego jak jeden mąż, gdyż wszyscy chyba odczuwaliśmy narastającą nerwowość i naszym oczom ukazało się mnóstwo migoczących jak gwiazdy, fosforyzujących punkcików. Cofnęliśmy się instynktownie. Wszędzie zaroiło się od szczurów. Chwilę staliśmy jak skamieniali. Wszyscy, prócz lorda Godalminga, najwyraźniej przygotowanego na taką ewentualność, podbiegł do wielkich, okutych żelazem dębowych wrót, które dr Seward opisał od zewnątrz, a ja widziałem na własne oczy, przekręcił klucz w zamku, odsunął potężny rygiel i pchnął je na oścież. Następnie wyjął z kieszeni srebrny gwizdek i dmuchnął weń, ile sił w płucach. Odpowiedziało mu dobiegające zza domu doktora Sewarda przeraźliwe szczekanie i po upływie około minuty zza węgła wypadły 3 teriery. Bezwiednie podeszliśmy do drzwi i zobaczyłem ślady na zakurzonej podłodze. Tędy wyniesiono skrzynię. Liczba szczurów zdawała się rosnąć z każdą chwilą. Wszędzie było ich pełno i w świetle lamp padających na ich ruchliwe ciała oraz połyskujące złośliwe oczka podłoga zaczęła przypominać usiany świetlikami nasyp ziemi. Psy chciały się rzucić do środka, lecz na progu stanęły jak wryte i zawarczały, po czym jednocześnie uniosły głowy i zawyły potępieńczo, a tysiące szczurów zaczęło wylegać na zewnątrz. Lord Godalming podniósł jednego psa, po czym wniósł go do środka i postawił na podłodze. Poczuwszy pod łapami posadzkę, zwierzę w jednej chwili odzyskało odwagę i natarło na swych naturalnych nieprzyjaciół. Uciekali przed nim tak błyskawicznie, że nim dopadł 20, pozostałe psy, które w tym czasie też zostały wniesione do środka, nie miały już wielkiego pola do popisu, gdyż cała masa gdzieś znikła. Zdawało się, jakby wraz z nimi ulotniła się jakaś złowroga obecność, ponieważ psy jęły dokazywać po całej kaplicy i z wesołym szczekaniem rozprawiały się z niedobitkami wrogów, tarmosząc ich bezlitośnie i podrzucając do góry. My też jakby odżyliśmy. Nie wiem, czy wynikało to z oczyszczenia zatęchłej atmosfery poprzez otwarcie drzwi, czy może z ulgi, jaką sprawiło nam wyjście na zewnątrz. Ale strach ustąpił jak ręką odjął i nasza wyprawa zatraciła po trosze swój upiorny wymiar, co nie umniejszyło bynajmniej jej znaczenia. Zatrzasnęliśmy z powrotem drzwi i wraz z psami wzięliśmy się za przeszukiwanie domostwa. Nie znaleźliśmy nic, prócz bezmiaru kurzu, na podłodze zaś widniały tylko ślady moich stóp z czasów pierwszej wizyty. Psy ani razu nie okazały zaniepokojenia. Nawet po powrocie do kaplicy kasały jak na letnim polowaniu na króliki. Kiedy wyszliśmy frontowymi drzwiami,
Na wschodzie szarzał świt. Doktor Van Helsing zamknął drzwi kluczem odłączonym od pozostałych i schował go do kieszeni. Ogłaszam pomyślne zakończenie naszej wyprawy, oznajmił. Wbrew moim obawom nie spotkało nas nic złego i ustaliliśmy ilość brakujących skrzyń. Przede wszystkim cieszy mnie fakt, że nasz pierwszy, być może najtrudniejszy i najniebezpieczniejszy krok szczęśliwie zakończył się bez udziału drogiej pani Miny, której oszczędziliśmy widoków, dźwięków i zapachów mogących zburzyć jej spokój. Dowiedzieliśmy się też, o ile wnioskować można z jednego przykładu, że zwierzęta, które hrabia ma na swe usługi, jego duchowym mocom nie podlegają. Przybyły bowiem na jego wołanie, jak niegdyś wilki do zamku, by wnet uciec bezwładnie przed psami mojego przyjaciela Artura. Teraz czekają nas inne sprawy, inne niebezpieczeństwa i lęki, albowiem potwór ten nie po raz pierwszy użył swej mocy nad światem zwierzęcym i nie ostatni. Pewnie zaszył się gdzieś teraz. I dobrze. Tymczasem możemy wykrzyknąć szach w grze, która toczy się o ludzkie dusze. Wracajmy do domu. Zaraz wstanie dzień, a my mamy powody do zadowolenia. Może zdarzyć się tak, że czekają nas kolejne noce i dni bez wytchnienia, ale musimy wytrwać i odrzucić strach. Kiedy wróciliśmy, w zakładzie panowała cisza, nie licząc wrzasków jakiegoś biedaka w oddali oraz głuchych, zawodzących odgłosów zza drzwi pokoju Renfielda. Nieszczęsny zadręczał się pewnie jak wszyscy szaleńcy niepotrzebnymi, bolesnymi myślami. Wszedłem na palcach do pokoju i zastałem Minę pogrążoną w głębokim śnie. Jej oddech brzmiał tak cicho, że musiałem się nachylić, aby go usłyszeć. Jest bledsza niż zwykle. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie wytrąciło jej z równowagi. Naprawdę cieszę się, że wykluczyliśmy ją z dalszych naszych działań, a nawet rozmów na ich temat. To dla kobiety za duże obciążenie. Początkowo tak nie sądziłem, ale teraz, gdy wiem więcej, zmieniłem zdanie. Podjęliśmy dobrą decyzję. Słuchanie o pewnych rzeczach mogłoby ją przerazić, a jeszcze gorsze byłoby ukrywanie ich przed nią, gdyby nabrała podejrzeń co do ich istnienia. Dlatego nasze zadanie winno pozostać dla niej zapieczętowaną księgą i dowie się o wszystkim na koniec, kiedy uwolnimy już świat od tego potwora. Obawiam się, że trudno będzie o tym nie rozmawiać, jeśli dotąd nie mieliśmy przed sobą żadnych tajemnic, ale muszę być stanowczy. Jutro nie usłyszy ode mnie ani słowa na temat dzisiejszej wyprawy. Położę się na sofie, żeby jej nie przeszkadzać. 1 października. Później. To chyba naturalne, że wszyscy zaspaliśmy, za dnia bowiem nie próżnowaliśmy, a i nocą nie zaznaliśmy spokoju. Minie też musiało udzielić się wyczerpanie, bo choć wstałem, kiedy słońce było już wysoko na niebie, ona jeszcze spała i musiałem zawołać ją 2 albo 3-krotnie, zanim się obudziła. Była tak zaspana, że w pierwszej chwili nie poznała mnie i siedziała z przerażoną miną kogoś wyrwanego z koszmaru. Narzekała, że jest zmęczona, więc dałem jej poleżeć. Wiem, że brakuje 21 skrzyń, a jeśli za którymś razem zabrano kilka naraz, może zdołamy je odszukać. Oczywiście bardzo ułatwiłoby to nasze zadanie, toteż im szybciej przystąpimy do dzieła, tym lepiej. Odwiedzę dziś Tomasa Snellinga. Dziennik doktora Sewarda. 1 października. Obudziłem się około południa, kiedy profesor wszedł do mojego pokoju. Był jeszcze bardziej ożywiony niż zazwyczaj. Widać, że wydarzenia minionej nocy poprawiły mu humor. Porozmawialiśmy o tym przez chwilę, po czym rzekł nagle: Twój pacjent bardzo mnie interesuje. Czy moglibyśmy go dziś razem odwiedzić? Jeśli jesteś zbyt zajęty, mogę pójść sam. To niebywałe doświadczenie poznać szaleńca, który rozprawia o filozofii i rozumuje tak logicznie. Istotnie, miałem pełne ręce roboty, dlatego zachęciłem go, by poszedł sam i nie czekał, aż skończę. Zawołałem pielęgniarza i odpowiednio go poinstruowałem. Poprosiłem profesora, aby miał się na baczności i nie dał się zwieść.
Chciałbym tylko porozmawiać z nim o urojeniach dotyczących spożywania żywych istot – odpowiedział profesor. Jak wynika z twoich wczorajszych zapisków, wspomniał pani Minie, iż miał kiedyś takowe. Dlaczego się uśmiechasz, przyjacielu Johnie? Przepraszam – odrzekłem. Ale odpowiedź kryje się tutaj. Położyłem rękę na maszynopisie. Nasz uczony szaleniec wyznawał o swych dawnych urojeniach, mając jeszcze w ustach muchy i pająki, które pożarł przed wejściem pani Harker. Van Helsing odwzajemnił uśmiech. Rzeczywiście, zawołał. Masz doskonałą pamięć, przyjacielu Johnie, że też nie zwróciłem na to uwagi. Ale czy to nie owa dwulicowość czyni obłęd tak wdzięcznym przedmiotem badań? Może szaleństwo tego człowieka nauczy mnie więcej, aniżeli nauki mędrców. Kto wie? Rzuciłem się w wir pracy i w krótkim czasie uporałem się z większością bieżących spraw. Zdawało się, że istotnie minęła zaledwie chwila, kiedy Van Helsing ponownie stanął w drzwiach. Nie przeszkadzam? Zapytał uprzejmie od progu. Ależ skąd? Odpowiedziałem. Proszę wejść. Skończyłem, co miałem do zrobienia i jestem wolny. Możemy iść razem, jeśli pan chce. Nie trzeba. Już wróciłem. I jak poszło? Obawiam się, że nie ma o mnie zbyt dobrego mniemania. Nasza rozmowa była krótka. Kiedy wszedłem, siedział na stołku ustawionym po środku, z łokciami na kolanach i ponurą miną. Zagadnąłem go wesołym i możliwie jak najuprzejmiejszym tonem. Nawet nie raczył odpowiedzieć. Nie pamięta mnie pan? Zapytałem. A jakże? Pan jesteś ten stary dureń Van Helsing. Zabieraj się pan razem z tymi swoimi głupimi teoriami. Niech diabli wezmą wszystkich twardogłowych Holendrów. Nie powiedział nic więcej, tylko dalej siedział naburmuszony i apatyczny, jakby mnie tam wcale nie było. Tak oto straciłem szansę nauczenia się czegoś od tego niezwykłego szaleńca. Na pociechę pójdę zamienić parę słów z uroczą panią Miną. Cieszę się niewymownie, że odsunęliśmy od niej smutek i niebezpieczeństwo, przyjacielu. Będzie nam brakować jej nieocenionej pomocy, ale to najlepsze rozwiązanie. Zgadzam się z panem całym sercem, zapewniłem solennie, aby nie zawahał się w swoim postanowieniu. Lepiej, żeby nie miała w tym udziału. Nam też nie jest lekko, ale to nie jest zajęcie dla kobiety. Dalszy kontakt ze sprawą mógłby podkopać jej zdrowie. Van Helsing poszedł porozmawiać z państwem Harker, a Quincy i Art wyruszyli na poszukiwanie śladów, które mogłyby doprowadzić nas do zaginionych skrzyń. Dokończę, co mam do zrobienia i spotkamy się wieczorem. Dziennik Miny Harker. 1 października. Jakie to dziwne uczucie, gdy każdy coś przede mną ukrywa. Tyle lat zwierzaliśmy się sobie z Jonathanem ze wszystkiego, a dziś ostentacyjnie unika przy mnie tematów najważniejszych. Wyczerpana wczorajszymi wydarzeniami, spałam do późna. Nawet Jonathan wstał wcześniej niż ja. Porozmawiał ze mną czule przed wyjściem, lecz o wizycie w domu hrabiego nie wspomniał. Oczywiście ani słówkiem. Przecież musi wiedzieć, jak bardzo się niepokoiłam. Biedaczysko, musiał bać się jeszcze bardziej ode mnie. Ustalili, że mój udział w sprawie dobiegł końca, a ja się zgodziłam. Ale ta jego tajemniczość. Oczywiście płaczę jak głuptas, choć sama wiem przecież, że chodzi im jedynie o moje dobro. Od razu jakoś lżej mi na sercu. Któregoś dnia Jonathan opowie mi wszystko, tymczasem dalej prowadzę dziennik, aby nie pomyślał, że coś przed nim ukrywam. Jeśli kiedykolwiek zwątpi w moje zaufanie, pokażę mu wszystko, czarno na białym. Wszystkie moje myśli co do jednej. Czuję się dziwnie smutna i przygnębiona. To pewnie reakcja na silne emocje. Wczoraj, po ich wyjściu, położyłam się, bo mnie o to prosili. Nie czułam się senna. Dręczył mnie przemożny lęk. Nieustannie wracałam myślami do wydarzeń, które miały miejsce po przyjeździe Jonathana do Londynu, jakby na moich oczach rozgrywała się wielka tragedia, w której los przeuparcie do założonego z góry zakończenia. Mam wrażenie, jakby wszystkie działania, jakkolwiek słuszne, okazywały się katastrofalne w skutkach. Gdybym nie pojechała do Whitby, może biedna Lucy byłaby wśród nas. Nie zaglądała na cmentarz, dopóki ja się nie zjawiłam, gdyby zaś nie chodziła,
w owo miejsce za dnia, nie zawędrowałaby tam nocą we śnie i ten potwór nie dostałby jej tak łatwo. Och, co mnie podkusiło, żeby jechać do Whitby? No ładnie, znowu płaczą. Co też mnie dzisiaj naszło? Nie mogę zdradzić się przed Jonathanem. Gdyby wiedział, że płakałam dzisiaj już dwa razy, ja, która nie mam zwyczaju rozczulania się nad sobą i której on nie doprowadził nigdy do łez, byłby przerażony. Muszę być dzielna i nie dać nic po sobie poznać. Oto jedna z nauk, które dla nas, biednych kobiet, płyną z życia. Nie pamiętam, jak wczoraj zasnęłam. Pamiętam tylko, że nagle rozszczekały się psy, po czym rozległy się dziwne odgłosy, jakby modlitwy błagalnej z pokoju pana Renfielda, który znajduje się gdzieś pod naszym. Naraz zapadła cisza tak niezmącona, że zaniepokojona podeszłam do okna i wyjrzałam na zewnątrz. Wszędzie panował mrok i pustka, a zalegające cienie zdawały się kryć własną milczącą tajemnicę. Wszystko zastygło w bezruchu tak śmiertelnym, że wąskie pasmo białej mgły, która powoli unosząc się nad trawnikiem, podpłynęła w stronę domu, zdawało się żyć własnym życiem. Chyba dobrze się stało, że na chwilę zaczęłam myśleć o czymś innym, bo gdy wróciłam do łóżka, ogarnęło mnie coś na podobieństwo letargu. Poleżałam chwilę, nie mogąc zasnąć, po czym znów wstałam i podeszłam do okna. Mgła rozszerzała się i była już pod domem. Zobaczyłam, jak przywiera do ściany, jakby chciała podkraść się do okien. W pokoju biedaka na dole znów wybuchła wrzawa i choć nie rozumiałam z niej ani słowa, brzmiało to jak usilna, rozgorączkowana prośba. Potem usłyszałam odgłosy szarpaniny. Pewnie pielęgniarze przybiegli go uspokoić. Ze strachu uciekłam z powrotem do łóżka, naciągnęłam kołdrę na głowę i zatkałam palcami uszy. Zupełnie odechciało mi się spać. Tak przynajmniej myślałam. Ale chyba jednak zasnęłam, bo do rana, kiedy Jonathan mnie obudził, nie pamiętam już nic prócz snów. Chwilę trwało, nim uświadomiłam sobie, gdzie jestem i kto się nade mną pochyla. Mój sen był bardzo dziwny, a zarazem typowy dla sytuacji, gdy myśli snute na jawie łączą się ze snem lub trwają w nim nieprzerwanie. Zdawało mi się, że śpię i czekam na powrót Jonathana. Martwiłam się o niego i byłam bezsilna, ponieważ nogi, ręce i umysł ciążyły mi jak ołów i wszystko działo się jakby w zwolnionym tempie. I tak spałam niespokojnie i rozmyślałam. Naraz przyszło mi do głowy, że powietrze jest zimne, ciężkie i przesiąknięte wilgocią. Odsunęłam z twarzy kołdrę i ku swemu zdumieniu spostrzegłam, że dookoła mnie panują nieprzeniknione ciemności. Gazowa lampa, którą zostawiłam zapaloną dla Jonathana, jaśniała tylko małą czerwoną iskierką poprzez mgłę, która najwyraźniej zgęstniała i zalała pokój. Wtedy pomyślałam, że przecież zamknęłam okno. Wstałam, żeby się upewnić, lecz bezwład zdawał się krępować nie tylko moje ruchy, ale i wolę. Leżałam więc w całkowitym bezruchu. Zamknęłam oczy, ale widziałam wszystko przez zaciśnięte powieki. Niesamowite, jakim złudzeniom ulegamy we śnie i jakie są one sugestywne. Mgła zgęstniała jeszcze bardziej, a ja spostrzegłam wreszcie, którędy przedostała się do środka. Widziałam bowiem, jak sączy się cienką smugą na podobieństwo pary z czajnika, nie przez okno, a przez szparę pod drzwiami. Gęstniała i gęstniała, aż utworzyła w pokoju coś w rodzaju kolumny zwieńczonej płomyczkami lampy na podobieństwo czerwonego oka. W pewnej chwili zawirowała, a mnie zakręciło się w głowie i przypomniałam sobie słowa pisma. Podczas dnia jak słup obłoku, podczas nocy zaś jak słup ognia. Czyżbym we śnie doznała duchowego objawienia? Jak urzeczona wpatrywałam się w czerwone oko, gdy naraz płomień podzielił się na dwoje i rozbłysł przez mgłę niczym para czerwonych oczu, nasuwając wspomnienie opowieści Lucy podczas naszego spaceru na klifie. Gdy gasnący blask zachodzącego słońca zalśnił w oknach kościoła Najświętszej Maryi. Przeraziłam się, że przecież w taki właśnie sposób tamte wstrętne kobiety objawiły się Jonathanowi,
za pomocą wirującej mgły w blasku księżyca. Musiałam chyba zemdleć we śnie, ponieważ wszystko zasnuła ciemność. W ostatnim przebłysku świadomości ujrzałam pochyloną nad sobą bladą twarz, wynurzającą się z mgły. Muszę uważać na takie sny, bo w nadmiarze mogą doprowadzić do szaleństwa. Poprosiłabym doktora Van Helsinga lub doktora Sewarda o przypisanie czegoś na sen, ale nie chcę ich niepokoić. Boją się o mnie i bez tego. Dziś postaram się spać spokojnie, a jeśli mi się nie uda, pójdę jutro do nich po chloral. Raz nie zaszkodzi, a przynajmniej się wyśpię. Jestem tak wyczerpana po wczorajszej nocy, jakbym w ogóle nie zmrużyła oka. 2 października, 10 wieczorem. Ubiegła noc minęła spokojnie i nic mi się nie przyśniło. Musiałam spać jak kamień, bo nie obudziłam się, kiedy przyszedł Jonathan. Ale sen nie przyniósł odpoczynku i dzisiaj znów byłam słaba i bez humoru. Przez cały dzień tylko czytałam i drzemałam. Po południu pan Renfield poprosił, żebym go odwiedziła. Biedak był bardzo miły, a na pożegnanie pocałował mnie w rękę i wręczył Boże błogosławieństwa. Bardzo mnie to poruszyło i na samą myśl o nich chce mi się płakać. Muszę uważać z tym płaczem. Tego jeszcze nie było. Po co martwić Jonathana? Wszyscy wrócili dopiero w porze kolacji, bardzo zmęczeni. Starałam się podnieść ich na duchu i ten wysiłek chyba dobrze mi zrobił, bo zapomniałam o własnym znużeniu. Po kolacji wysłali mnie do łóżka i poszli zapalić. Tak przynajmniej powiedzieli, ale ja wiedziałam, że chcą wymienić się doświadczeniami dzisiejszego dnia. Domyśliłam się z miny Jonathana, że ma do zakomunikowania coś ważnego. Nie byłam śpiąca i przed wyjściem poprosiłam doktora Sewarda o trochę opiatu, gdyż zeszłej nocy źle spałam. Uprzejmie przyrządził mi nasenną mieszankę. Ponoć nie zaszkodzi mi, bo jest bardzo łagodna. Wypiłam lekarstwo i czekam na sen, który wciąż nie nadchodzi. Mam nadzieję, że słusznie postąpiłam, gdyż wraz z sennością nachodzi mnie nowy lęk, że nie obudzę się, gdy będę tego chciała. A mogę chcieć. Nadchodzi sen. Dobranoc.